Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za prezentację. Ja pozwolę sobie teraz opowiedzieć troszeczkę o HAPie innowacji cyfrowych, czyli tej grupie podmiotów, konsorcjum, które jest między innymi organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Nie jest to oczywiście jedyny obszar działania, w którym staramy się pomóc firmom w transformacji cyfrowej i zmianie formy działania. Budujemy Świadomość wśród firm, przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, na temat trendów i potrzeby przemyślenia i zaplanowania wdrażania zmian. Trochę też straszymy, że nie można zostać z tyłu i, i trzeba się na ten pociąg załapać, ale żeby to robić rozsądnie i sensownie, to szczególnie tym małym firmom wydaje się, że trzeba pomóc. Ta inicjatywa nie jest tylko nasza, jest to inicjatywa ogólnoeuropejska. W wielu krajach, czy we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej takie ośrodki powstały. My skupiamy się na tym, żeby pomóc jak największej liczbie firm, a tak naprawdę pracownikom i przedsiębiorcom, żeby zrozumieli, w którym kierunku należy zmierzać i jak najlepiej się do tej zmiany przygotować. Ponieważ transformacja w przemyśle nie dotyczy tylko sposobu działania, ale także wykorzystywania najnowszych technologii i integrowania ich ze sobą, to staramy się czy postaraliśmy się, aby w, nas, w gronie naszych ekspertów byli ekspercialiści od wszystkich głównych technologii wykorzystywanych i które kojarzą nam się z przemysłem 4.0. Wśród tych technologii oczywiście nie zabrakło metody bimi, narzędzi w nich wykorzystywanych. O usługach związanych z tą technologią to troszeczkę więcej opowie w drugiej części naszej prezentacji Kasia. W Tworzymy klaster, tak jak wspomniałem. To wynika również z tego, że chcemy, aby do Państwa dyspozycji byli eksperci dziedzinowi, którzy naprawdę znają się na tych rozwiązaniach i też potrafią ze sobą współpracować, realizowali wiele projektów razem. To są firmy technologiczne, to są też instytucje naukowe, gdzie można skorzystać również z laboratorów i zaplecza badawczego. To są również eksperci, analitycy danych, bo jak wszyscy już w tej chwili wiemy, cały przemysł 4.0 opiera się na danych, na ich wykorzystywaniu i y, analizie i interpretacji i wdrażaniu wniosków do y, praktyki działania. Jesteśmy ośrodkiem, który dla firm, głównie małych i średnich, ma być takim pierwszym punktem kontaktowym, zarówno dla tych, którzy, które chcą wejść na tą ścieżkę transformacji, jak i dla tych, które już rozpoczęły inwestycje i teraz są w przededniu podjęcia decyzji, w którym kierunku skupiać swoje zasoby i jak, jak najsprawniej tę transformację przejść, żeby jak najszybciej osiągać te efekty. Spektrum naszego działania dotyczy zarówno tego etapu edukacyjnego, poznawczego, prezentacyjnego, gdzie omawiamy poszczególne technologie, ale i też sposób działania firm. Mamy również akademię e-learningową, mamy szkolenia stacjonarne realizowane przez nas, przez poszczególnych partnerów. W drugim etapie staramy się też pokazywać konkretnie działające rozwiązania, i robimy to zarówno na demonstratorach w naszych showroomach. Mamy też demonstrator, BIMU będzie o tym zaraz. Jak i w trakcie warsztatów i wizyt studyjnych w fabrykach, które już są bardziej zaawansowane i są gotowe współpracować z nami, pochwalić się swoimi osiągnięciami i zachęcić być może swoich kooperantów również do podniesienia poziomu swojej dojrzałości cyfrowej. Staramy się pomóc firmom w zaplanowaniu całej zmiany, o czym wspominałem, także praktycznie budując dla nich plany transformacji cyfrowej, czym budując z nimi plany transformacji cyfrowej i mapy drogowe. Pomagamy też rozsądnie oszacować korzyści, jakie firma może osiągnąć, zdrożenia, policzyć stopy zwrotu z takich inwestycji. I to, co jest, wydaje się, też bardzo cenną inicjatywą, to wszelkiego rodzaju Y, działania doradcze i działania testowe. Nie wystarczy zrozumieć korzyści z danej technologii w oparciu o jakąś analizę, czy, czy arkusz, czy wyliczenia. Najlepiej jest to sprawdzić w praktyce i taką możliwość również oferujemy w oparciu o e, infrastrukturę naszych showroomów czy laboratoriów naszych partnerów, ale także to są urządzenia, y, które można y, i oprogramowanie i narzędzia związane z tą programem, które można zaimplementować. Formi pilotażu bezpośrednio na infrastrukturze klienta, i to, nie ukrywamy, przynosi największe efekty, bo przekonuje nawet tych pracowników, którzy najczęściej na początku są najbardziej sceptyczni do wprowadzania nowych zmian. I jeszcze kolejny obszar, który też jest bardzo istotny, a którym staramy się firmom pomóc, to jest pomoc w identyfikacji źródeł finansowania. I to, najbardziej podstawowym źródłem finansowania są oczywiście własne zyski inwestycje, a te Pomagamy, usprawiedliwić analizami rentowności, pomagamy również w znalezieniu jakichś form dotacyjnych i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która jest potrzebna, czy analiz, które są potrzebne do tego, żeby do takich wniosków załączyć. Prowadzimy też bardzo szeroko działania networkingowe i takie, które pozwalają firmom współpracować ze sobą, nawiązać kontakty, także biznesowe i Wspierać wymianę doświadczeń pomiędzy inżynierami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działania firm. Nasze działania są finansowane ze środków publicznych i jednym budowaliśmy całe nasze doświadczenia, naszego hubu i kompetencje kadry zespołu poszczególnych partnerów w pierwszym etapie ze środków Ministerstwa Rozwoju. Teraz jesteśmy finansowani zarówno z, z Komisji Europejskiej, jak i z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, co oznacza, że dla małych i średnich firm nasze usługi są w 100% realizowane z limitu de minimis. Zapraszamy do kontaktu takiej firmy. W, Krak w Krakowskim Parku Technologicznym, który reprezentuje i który jest liderem całego hubu innowacji cyfrowej, mamy też inne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Zarówno dużych, jak i mniejszych, w poszczególnych branżach. Jeśli chodzi o tą część inwestycyjną, no to, to, to się zapraszamy też do zapoznania się z ofertą polskiej strefy inwestycji, gdzie własne zyski można inwestować, odliczać od podatku. Teraz przejdźmy może do konkretów. Zapraszam Kasię do nas, bo możemy opowiedzieć o konkretnych usługach gimowych. Troszeczkę więcej na temat tego, co Państwa na pewno bardziej interesuje, czyli. Co można y, wyssać <noise> z nas jako hubu i z BIM klastra w ramach y, właśnie działań y, hubu? Y, najpierw y, pozwolę sobie cofnąć się. Krok wstecz i opowiedzieć o tym, co udało nam się zrealizować w latach 2019 2021 w ramach działań klastra w obrębie hubu, a mianowicie przeprowadziliśmy wtedy cykl szkoleń i webinarów dedykowanych pokazaniu, zaznajomieniu firm przemysłowych głównie, ale również i projektantów, i wykonawców, i inwestorów z podstawami metodyki BIM, tego po co korzystać, jak korzystać i, i gdzie są te punkty styku wzajemnie pomiędzy przemysłem rozumianym jako fabryka przyszłości, a nami, czyli... Bimowcami w branży budowlanej. Przygotowaliśmy też cykl szkoleń, to są dokładnie trzy szkolenia e-learningowe, które nadal są dostępne w formie nieodpłatnej na stronie Hub for Industry w Akademii Hub for Industry. I przygotowaliśmy, zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy również wspomniane już przez Daniela wcześniej. Mobilny demonstrator BIM. My nazywamy go tak pieszczotliwie demonem BIM. On towarzyszy nam podczas licznych konferencji, warsztatów czy też targów, zarówno nam, jak i naszym klastrowiczom. Prawda jest też taka, że dzięki niemu pokazujemy nie tylko to, z czym BIM się je podczas tych wszystkich wydarzeń, ale pokazujemy, jak łatwo można wprowadzić. BIM i demonstrator również, e, chociażby do biur budowy, czy do biura e, inwestora. E, w oparciu o to wszystko, co realizowaliśmy na etapie pierwszym tego projektu, ale również o nasze doświadczenia z projektu, o którym e, Państwo zapewne słyszeliście, czyli cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce, i szeroko zakrojonych konsultacji z branżą. Przygotowaliśmy ofertę usług i ofertę wsparcia w ramach Hub for Industry już jako europejskiego hubu cyfryzacji. I w tej ofercie wsparcia zachowaliśmy przede wszystkim konferencje BIM for Industry jako tą platformę jak już dzisiaj wspominałam do współpracy do nawiązywania kontaktu z państwem z państwem a między nami ale także do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem takim praktycznym dlatego też podczas chociażby dzisiejszego wydarzenia staraliśmy się zgromadzić praktyków prelegentów ekspertów którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z realnych realizacji Głównie w odniesieniu do obiektów o charakterze przemysłowym. Dodaliśmy do tego kolejną usługę, można powiedzieć, bardziej chyba zadanie, a więc opracowanie podręczników dobrych praktyk. Temu zadaniu przyświecają głównie dwa cele. Przede wszystkim chcemy, aby te podręczniki były dostępne powszechnie, dlatego też udostępnimy je na stronach, naszych klastrowych jako partnera hubu udostępnimy je również nieodpłatnie. Drugą jakby takim założeniem dla tych podręczników jest to, żeby one były, zawierały wiedzę praktyczną. Możliwie maksymalnie merytoryczną, ale też skondensowaną i czytelną, jasną w przekazie dla odbiorcy. Zależy nam na tym, aby te podręczniki nie były opasłymi księgami, a dotykały konkretnych zagadnień e, związanych, z, czy to z wdrożeniem metodyki BIM w organizacji, czy z wykorzystaniem e, metodyki BIM do realizacji projektów, do zarządzania e, procesem inwestycyjnym lub chociażby wspierały w pierwszych krokach dotyczących przygotowania postępowań z wymogiem bimowym. Obok e, wspomnianych już e, takich globalnych powiedzmy e, usług będziemy e, realizować dalej szkolenia, wdrożenia i demonstracje. E, tutaj będziemy skupiali się na firmach i organizacjach, które albo chcą podnieść już zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie BIM-u, rozszerzyć je i podnieść swoje kompetencje w tym zakresie, będą się szykowały do wdrożenia metody BIM-u u siebie w organizacji będą potrzebowały wsparcia eksperckiego w tym zakresie, aby się do tego przygotować, zaplanować sobie kolejne kroki podejmowanych działań lub też będą zainteresowane i będą chciały zrealizować projekt z wymogiem BIM-owym i będą potrzebowały do tego wsparcia eksperckiego. Do przeprowadzenia chociażby pierwszego takiego projektu, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, jak i prowadzenia tego postępowania przetargowego, szkolenia w bardzo podobnym kierunku i w bardzo podobnym charakterze, czyli wspierające i rozwijające kompetencje z zakresu BIM, ale nie tylko. To również wiedza na temat korzystania i pracy w oparciu o otwarte formaty danych czy planowania, y, wybierania najlepszych rozwiązań dla danej organizacji, firmy, y, tego, jak zarządzać obiegiem informacji w danej jednostce. No i nie mogłoby się obyć bez rozbudowywania naszego y, ulubieńca, czyli demonstratora mobilnego. Y, o kolejne, y, kolejny sprzęt i kolejne taką wartość wewnętrzną czyli platformę rozwiązania technologiczne które będą ukryte w środku a które umożliwią nam pokazywanie państwu i demonstrowanie tego jakie korzyści wynikają z zastosowania metodyki BIM w procesie inwestycyjnym Mamy nadzieję, że te wszystkie trzy elementy będą się ze sobą zazębiać i będą się wzajemnie uzupełniać. My ze swojej strony, czy ja ze swojej strony chciałabym dodać coś bardzo ważnego, taką istotną informację, że wszystkie te usługi będą dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze wsparciem de minimis na poziomie 100%. Więc już dziś. Zachęcamy do tego, żeby obserwować nasze media społecznościowe, stronę czy to Klastra czy Hub for Industry, na której na pewno będziemy informować o uruchamianiu kolejnych działań i kolejnego wsparcia właśnie dla państwa. Z mojej strony to już wszystko. Tak jak wspomniałam, zachęcamy państwa do kontaktu dzisiaj za pośrednictwem czatu jutro już za pośrednictwem maila czy telefonu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, jeśli chodzi o naszą prezentację. Zapraszam Państwa teraz na przerwę i widzimy się o 11.40. Dziękuję.